Witam ponownie. Dziś chciałem poopowiadać troszkę o regule przekory, która w szkole i nauce jest troszkę źle tłumaczona, wobec czego ani pojęcia równowagi, ani wynikającej z tego reguły przekory, bo reguła przekory wynika tak naprawdę z odwracalności procesów, no nie jest specjalnie dobrze robiona i przez co wielokrotnie ta reguła po prostu sprawia problemy. O co chodzi w ogóle z tą przekorą? No, przekora ta mówi, znaczy reguła ta mówi, że jeżeli zmienimy jakiś parametr w układzie, no w podręcznikowej wersji to jest jakiś bodziec, zmieni stan układu, to układ przeciwdziała tej zmianie. No co to właściwie znaczy, że układ przeciwdziała zmianie albo przeciwdziała bodźcowi, bo to się różnie w podręcznikach jest określane. Proszę Państwa, właściwie znaczy to tyle, że układ stara się wrócić do stanu poprzedniego, czyli zmieniając jakiś parametr, działając jakimś bodźcem, musimy po prostu zobaczyć, co zmieniliśmy i układ będzie chciał odbudować swój stan początkowy. Zadam proste pytanie. Co się stanie, jeśli lód, taki zwykły lód, zamarzniętą wodę, posypiemy solą? No większość osób odpowie, że lód się stopi. No fajnie, fajnie, tak. To jest prawda, ja temu nie przeczę, że lód się stopi, ale tylko pod pewnym warunkiem, o którym za chwilę powiem. Tutaj ogrzewam akurat, bo to będzie mi dalej do demonstracji potrzebne. Stopiłem tutaj ciosiarczan sodu, który ma temperaturę topnienia 48 stopni, dlatego się grzeje w ciepłej wodzie. Wstawimy go sobie teraz do zimnej wody i poczekamy. No, jak probówka osiągnie 48 stopni w środku, to powinien zacząć krystalizować, no ale my sobie poczekamy. Teraz wyjaśnię, o co chodzi. Proszę Państwa, żeby wszystko było jasne, mamy tutaj troszkę lodu, on jest zabarwiony na różowo, dlatego że był rozbijany w ręczniku koloru czerwonego, dlatego ma taki kolorek. No wiadomo, termometr wskaże około zera. W tej chwili pokazuję, no sam dokładnie nie widzę, ile, o, może przybliżymy skalę, zbliża się do zera, niżej, niżej troszkę, bo nie wiem, czy to będzie widać, o, czy nie. W każdym razie, no w tej chwili jest około plus 1,5. No dobrze. Weźmy sobie zatem sól, posypmy intensywnie, pomieszamy i co się teraz zacznie dziać? Bo temperatura spada, nie wiem czy to widać, czy nie, ale zaczyna spadać poniżej zera. Gdybyśmy odpowiednio dużo tej soli wysypali, o, myślę, że widać skalę, ja przynajmniej widzę, jak koleżanka kręci, że temperatura spada. No i dlaczego temperatura spada, zamiast lód się topić, jakbyśmy się spodziewali? Ta temperatura przy odpowiedniej ilości soli spadnie aż do minus 22 stopni Celsjusza. I pytanie, dlaczego minus 22? No w tej chwili jest tam może z minus 10, bo za chwilę ten termometr już jest teraz niewiarygodny, no bo jego skala się już, prawda, skończyła. To nie jest termometr do niskich temperatur. Mam tutaj, co prawda, do niskich temperatur, ale jego skala wygląda, cóż, niezbyt, bym powiedział, no byśmy w ogóle nie zobaczyli tej temperatury i ktoś by pomyślał, że go tutaj oszukuje. Zaraz do tego wrócimy, a przejdziemy sobie, może pod wyciąg na chwileczkę, zapraszamy. Przy okazji koleżanka pokazała fragment naszego parkietu historycznego, bo za kilka dni go ma nie być. Proszę Państwa, tu przygotowałem eter dietylowy, który jest cieczą bardzo lotną. Oczywiście wszystkie ciecze się będą zachowywać tak samo, ale eter jest akurat bardzo wygodny, bo paruje bardzo szybko. Co nasz termometr pokaże, jeśli wstawimy do niego, zaraz się do niego wrócę, w pokoju panuje temperatura około 20 stopni, więc eter powinien mieć temperaturę podobną. No, zaraz dojdzie do około 20. W każdym razie, no przyjmijmy, że ma około 20-21 stopni. Myślę, że nie będziemy teraz specjalnie czekać. A do drugiego krystalizatora wleję troszkę wody amoniakalnej, który ma temperaturę też w sumie podobną. Ustawię to jeszcze może na płytce jakiejś styropianowej z tego powodu, żeby ograniczyć wymianę ciepła z podłożem. Mamy swoje alchemiczne pudełko,
dosłownie alchemiczne i chwilę poczekamy. Ja przymknę wyciąg, żebyśmy się tutaj nie podusili i sobie teraz chwileczkę poczekamy na efekt. Koleżankę zapraszam z powrotem. Proszę Państwa, parowanie cieczy jest procesem endotermicznym, czyli podczas parowania cieczy temperatura musi spaść. I zobaczymy, czy tam rzeczywiście nastąpi spadek temperatury po chwili w tym eterze i w tej wodzie amoniakalnej. A dlaczego w wodzie amoniakalnej też by miał nastąpić spadek temperatury? Zaraz o tym opowiem. My tymczasem zajmiemy się chwilowo rozpuszczaniem soli w wodzie. Proszę Państwa, jeśli ja sobie wezmę troszkę azotanu amonu, no to jest doświadczenie proste do wykonania w domu, dlatego że azotan amonu można kupić jako nawóz sztuczny, zresztą ja tu używam właśnie w postaci nawozu sztucznego. Zalejemy to wodą. Może pokażę wszystkim, że ta woda ma rzeczywiście około 20 stopni, żeby nie było, że ja tutaj oszukuję. No to zobaczymy. Czy widać skalę? Ja tu widzę 21,5 stopnia, 22. Czekaj, o, jest. Widać. No to wlejemy troszkę wody do azotanu amonu i będziemy mieszać. Koleżanka może nam pokaże temperaturę. Gdzie ona jest? Czekaj, o, jest. Proszę popatrzeć, temperatura w tej chwili już jest zaledwie kilka stopni. Czujemy, że robi się to zimne i za chwilkę zdejdzie do nawet minus kilkunastu stopni. No i dlaczego? Pytanie, dlaczego układ obniża swoją temperaturę? Proszę Państwa, dzieje się tak dlatego, że najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie może jeszcze inaczej. Co w ogóle układ stracił? Proszę Państwa, może taki prosty przykład z życia. Gdyby się na przykład Wam zdarzyło, nie wiem, grać całą noc w Quake'a, czy tam w jakieś GTA, przysnęlibyście na pierwszej lekcji i nagle coś by się fajnego przyśniło i nagle Was ktoś woła do tablicy. No to chyba lepiej byłoby spać z powrotem. Już nie chcę mówić, co się mogło przyśnić, prawda, bo można było być właśnie różnym, tak, dążyć do tak zwanych happy people, prawda, i nagle czy lepiej iść do tablicy, czy lepiej po prostu z powrotem zasnąć, zwłaszcza jak się coś fajnego śniło. No, raczej zasnąć. No i układ, co on stracił? No, wprowadzamy do wody sól. Ponieważ rozpuszczalność zdecydowanej większości soli maleje z temperaturą, to układ obniża swoją temperaturę właśnie po to, by ograniczyć rozpuszczalność, by woda mogła pozostać wodą, a azotan amonu, który tam jest na dnie, mógł pozostać azotanem amonu w postaci stałej. Zabraliśmy wodzie czystość, azotan amonu z ciała stałego stał się roztworem, no to co? No to układ próbuje to ograniczyć albo nawet odbudować. No dobrze, proszę Państwa. A co się stanie, jeśli do bezwodnego siarczanu magnezu, który troszkę pyli, więc trochę sobie tu napylimy, ale postaram się to zrobić delikatnie. A tę grudę może wyjmiemy. Jeśli do bezwodnego siarczanu magnezu również nalejemy wody. No i zobaczmy, co się teraz stanie. Wsadzamy tutaj termometr. No i chwilę poczekamy. O, proszę zobaczyć, że temperatura już jest 30 kilka stopni. 40. Tutaj temperatura rośnie i ona jest w stanie wzrosnąć do około 100 stopni. No i pytanie, dlaczego? Dlaczego ta sól z kolei daje taki efekt egzotermiczny, że już mnie to zaczyna parzyć prawie że w palce? No, już tu jest prawie 80 stopni. 78 się na razie zatrzymało. Dlaczego? Nawet widać, że para się pojawiła na ściankach, a właściwie rosa, a nie para. W każdym razie chodzi o to, że ta sól tworzy hydrat w pierwszej chwili w reakcji z wodą. Hydraty, czyli sole uwodnione, na gorąco są nietrwałe, tak? W sensie takim, że jeżeli ogrzewać hydrat, to hydrat traci wodę i daje sól bezwodną. Mieliśmy sól bezwodną, potraktowaliśmy tę sól wodą. Woda by chciała pozostać wodą, bo straciła to, co miała, czyli czystą wodę.
siarczan magnezu bezwodny chciałby pozostać bezwodny. Skoro hydraty w wysokich temperaturach nie istnieją, to co układ musi zrobić, żeby woda pozostała wodą, a siarczan magnezu siarczanem magnezu bezwodnym? No ogrzać się po to, żeby się tej wody pozbyć. No dobrze, to jest raz. A teraz mamy już hydrat siarczanu magnezu. No ostatecznie ten hydrat się utworzy. A dlaczego? Dlatego, że otoczenie jest chłodniejsze, temperatura w końcu spadnie, bo musi, ze względu na wymianę ciepła. I teraz w końcu się ten hydrat utworzy. No to tutaj mamy hydrat. Rozpuszczamy go w wodzie. No i zobaczymy, co teraz się stanie. No. Temperatura spada. Jeszcze jest w tej chwili ten termometr nagrzany, ale o, już jest poniżej 20 stopni. A sama woda miała, prawda, i siarczan magnezu około 22. No w tej chwili jest, on tu pokazuje około 16 i jeszcze znowu spadnie. Proszę Państwa, ponieważ hydrat jak się rozpuszcza, no to też musi się z efektem endotermicznym, w tej chwili tu jest około 16, dlatego że znowu woda próbuje ograniczyć jego rozpuszczalność, dlatego że w pierwszej chwili jest tworzenie z bezwodnego, to jest tworzenie hydratu, a z hydratu hydrat już się może swobodnie rozpuszczać, więc efekt tu musi być endotermiczny, a tu egzotermiczny. Zobaczmy, co się stało tutaj w naszej probówce ze stopionym siarczanem, siarczanem sodu. No w tej chwili ta probówka ostygła, nie chcę tam wkładać termometru, bo chcę pokazać właśnie w tym momencie, kiedy ja chcę, a nie w tym momencie, kiedy tam włożę termometr. Mamy tutaj siarczan sodu stopiony. Ma w tej chwili ledwo 20 stopni może, bo probówka jest chłodna. Nalałem tu bardzo zimnej wody, tak zimno jak się tylko dało. I co? Nie zastygło. Mimo że temperatura jest zdecydowanie poniżej temperatury topienia. To tak samo jakbyśmy mieli ciekłą wodę w temperaturze na przykład minus 20 stopni. No to wstrząśniemy tym. O, nic się nie dzieje. No to sobie poradzimy w inny sposób. Wsypiemy tam kilka kryształków stałej, niestopionej soli, czyli siarczanu sodu. A może jeszcze tam umieścimy termometr za chwilkę, ale to za chwilkę. O! Proszę zobaczyć, co się dzieje. I probówka się zacznie zaraz ogrzewać. W każdym razie widać, że nastąpiła gwałtowna krystalizacja. Probówka się już w tej chwili ogrzewa. I jeżeli ja tu włożę termometr, proszę, jest około 30 stopni, momencik, nie wiem, gdzie skalę lepiej widać. 40, 44, 46, ja zaraz wyjmę termometr, żeby było troszkę lepiej widać. 47, no mamy jakieś 47,5, 48 stopni. Dlaczego akurat taka temperatura? Ano dlatego, że 48 stopni to była temperatura topnienia. Momencik, bo zanim zacznie spadać. O, wyżej troszkę. O, tutaj teraz widać, że jest 46 stopni. No już termometr wstygnie. W każdym razie dlaczego? Ano dlatego, że w tej temperaturze topi się siarczan sodu. Skoro go stopiliśmy i on mimo wszystko pozostał po ochłodzeniu cieczą, to w momencie, gdy wrzucamy kryształek stałej substancji, on zaczyna gwałtownie krystalizować. Ale nie chce, bo ciecz chce pozostać ciekła. Skoro już została cieczą, to po co ma krystalizować? No kto jej każe? No nikt, ona by chciała pozostać tą cieczą. Więc ogrzewa się do temperatury topnienia właśnie po to, żeby mogła pozostać cieczą, bo w temperaturze 48 stopni ciecz istnieje w równowadze z cieczą, tak? Tak samo jak 0 stopni lód jest w równowadze z ciekłą wodą. I o to mniej więcej w tym wszystkim chodzi, że po prostu układ próbuje odbudować swój stan. No dobrze, to wrócimy pod wyciąg w takim razie i sprawdzimy teraz temperaturę. Który pokazuje, no znowu około 20 stopni, w tej chwili jest równo 20. O, i wsadzimy najpierw do eteru. Eter zdążył w znacznym stopniu wyparować. Proszę popatrzeć, temperatura tutaj jest w tej chwili poniżej 10 i spadnie pewno poniżej 0. Zresztą ten krystalizator obrósł z boku szronem, więc musi być poniżej 0. O, troszkę nieostro, ale mam nadzieję, że będzie widać.
no temperatura jest, widać, że poniżej zera. Wsadzimy zatem do wody amoniakalnej. Tu jest powyżej zera, ale na pewno nie będzie 20 stopni. Proszę popatrzeć, jak to opornie ta temperatura rośnie. Może plus 5 w tej chwili otrzymamy. No i pytanie, dlaczego? No, parowanie cieczy jest endotermiczne, bo ciecz chce pozostać cieczą. Ciecz chce pozostać cieczą, więc obniża swoją temperaturę. Może niektórzy u dentysty mieli psiknięte butanem w zęby i wtedy też czuć bardzo zimno. No eterem, jeśli się posmarować wacikiem, namoczyć, wacik namoczyć w eterze i posmarować się po ręce, to też będzie czuć zimno. Jak się nim oblać, to też czuć zimno. Natomiast, a jak wyjaśnić to? Dlaczego woda amoniakalna obniżyła swoją temperaturę? Bo w butelce panuje, nie ta butelka, ale w butelce...